część wystąpienia pana Romualda, piątka 19 marca 2012 roku. Ja jeszcze chcę tylko dodać, że ta degrada moralna wzięła się z tolerancji zdrajców, złodziei i oszustów. Prawo winni tworzyć pokrzywdzeni, a nie tylko tak, jak to powiedzieć, jak im pasuje, żeby wszelkie luki prawne wykorzystać. Na podstawie rozwiązań z innych krajów. I 28 marca pod Sądem Najwyższym jest demonstracja pana Jerzego Jachnika przeciwko dalszemu samowłasu. Oczywiście jest w tej chwili projekt, aby takie posiedzenia sejmowe, jakby, sądowe, jakby żeśmy byli, bo stamtąd wracamy, gdzie nas nie wyrzucono, sędzia Tyszkiewicz nie wyrzuciła nas, to mają być zakazane, czyli po prostu, że taki... Zaraz, zakazane mają być wyrzucone. Taki jest projekt ustawy, że będą posiedzenia... Otwarte, tajne. Jawne, z czynnikiem społecznym? Że będą właśnie, że jest projekt, że będą tajne. Aha, czyli będzie tylko wyłącznie ta osoba poszkodowana, Oni to podtrzymują tą fikcję sądowego nadzoru nad prokuraturą, bo my tyle tu są składami, są zawsze tylko odmowy i odmowy. Brak poinstancyjności takiego nadzoru sądowego nad prokuraturą jest. A przecież wyraźnie mówi się, że powinna być dwuinstancyjność. Oni mają w sobie własne sądy dyscyplinarne i co im zrobi, żeby to było koleżeńskie tego. I wymiar sprawiedliwości to nie jest wstyd, a to jest hańba Polski. No i w tej chwili będę palił flagę oczywiście. Policja jest tam szykowana, być może mnie...